Cześć, witajcie w dzisiejszym odcinku, w którym odpowiemy na Wasze pytania, jak chodzi o koszty związane z budową naszego domu. Myślałem, że będzie więcej tych pytań, ale najwidoczniej chyba tak szczegółowo opisujemy wszystko za koleją, że nie wszyscy chcą to wiedzieć. Albo jest okres wakacyjny i nie każdy siedzi przy telefonie czy tam przy komputerze i ogląda filmy. My oczywiście szykujemy się do wakacji. To jest nasz ostatni odcinek. Następne będą gdzieś za... Ostatni przed wyjazdem. Ostatni przed wyjazdem, chyba że nie wrócimy. A. Natomiast jeżeli wrócimy, no to widzimy się dopiero za jakieś 2-3 tygodnie, bo teraz nasza kolej na odpoczynek. Zwłaszcza, że czekamy na meble do kuchni. Po naszym powrocie od razu jedziemy zamówić meble do pokoi dla dzieci. No i bierzemy się tutaj za ostateczny wygląd tego domu, czyli będziemy już za koleją wynosić, montować oświetlenie. Będziemy robić już wszystko po to, żeby już tak, no, być bliżej końca, żeby już pomału myśleć o wprowadzeniu się, no bo w sumie za miesiąc, ja liczę, już w środku będą częściowo meble. Tak, na początku września ma już kuchnia zjeżdżać. Więc ja liczę, że gdzieś za miesiąc będą pomału zjeżdżać meble. My jak wrócimy po wakacjach, zamówimy do pokoi dzieci też meble. Więc tak wszystko powinno za koleją pomału zjeżdżać. My się skupimy nad garażem, bo z garażu robimy sypialnię. Natomiast tutaj ta część jest już, można powiedzieć, wykonana. Jak chodzi o całościowy koszt całego tego, co tutaj widzicie, przedsięwzięcia, czyli ten dom, ogrodzenie tej działki, drogę dojazdową na czas budowy i na teraz, no to wydawało mi się, że więcej wydaliśmy pieniędzy, ale o dziwo, no nie jest tak drogo. Pomysł domu Wack House był pomysłem zrobienia taniego domu, żeby był na każdą kieszeń, żeby nie kosztował miliony i żeby też coś tamtego miejsca było w środku. Dlatego nasz pomysł na budowę tańszego domu i w prostej bryle właśnie polegał na tym, żeby nie wydać wór pieniędzy, żeby nie iść w kredyty, tylko robić to wszystko za gotówkę. A w momencie, kiedy uda nam się postawić dom w fajnej cenie, poświęcić sobie trochę czasu i pozwiedzać trochę świata. Dlatego jutro wylatujemy do Egiptu. No. Zobaczymy, czy uda mi się żonę za wielbłąda wymienić. Żebym ja cię nie wymieniła. Tyś sprzedawał te. Dywany. Albo piramidy odkurzał. No, tak. W każdym bądź razie, no, taki jest pomysł i wydaje mi się, że cena naprawdę jest bardzo przyzwoita. Wręcz bym powiedział, że jest bardzo niska w stosunku do tego, ile już tu jest zrobione. Oczywiście my Wam podajemy cenę całościową, gdzie większość jest ceny materiałów, bo dużo wykonaliśmy sami. Natomiast jeżeli byście komuś zlecali wykonanie tego domu, na pewno nie będzie aż taki drogi jak w przypadku domów innej bryle. Na przykład w kwadracie, gdzie trzeba tam robić już strop żelbetowy. Tutaj można było zrobić lekki drewniany, wystarczyło zrobić podciąg przez środek, żeby się te belki sparły. Można zrobić węższą konstrukcję, wtedy nie trzeba tej belki robić, można jeszcze troszkę rozszerzyć, ale nie jest tak aż bardzo, bardzo szeroko, żeby tutaj trzeba było nie wiadomo co stosować. Więc lekki strop drewniany też tutaj daje radę. No co, ja mam czytać, no, czy ty? Dobra, daj mi tak. Ja jestem już wakacyjnie, można powiedzieć, ubrany, aczkolwiek na wyjazd brakuje mi jeszcze torby z Biedronki, kapci i skarpet Biedronki, ale jestem już bliżej wylotu, bo ja już się tak naprawdę dzisiaj, no to tak pojawiłem tutaj po to, żeby nagrać ten odcinek, przejść dookoła, wyzbierać wszystkie rzeczy, które mogą stąd zniknąć, typu kartony może zwiać, albo worki mogą psy rozerwać, bo tam coś zostało po ostatniej robocie. Zamykamy wszystko szczelnie, no i jedziemy. Tak jak mówiłem, nas nie będzie w granicach, no filmów nie będzie w granicach 3 tygodni. Może się uda coś wcześniej, zobaczymy, na pewno jak wrócimy, no to od razu lecimy z meblami. Dobra, żeby nie przedłużać, tak jak wspomniałem, cały dom, czyli to wszystko, co tutaj widzicie, w tym stanie, który obecnie tu widać, plus
ogrodzenie, bo nie każdemu się podoba to ogrodzenie, my takie chcieliśmy, nie chciałem panelowego, wolałem takie, plus wjazd, bo musi być jakiś wjazd, kosztuje nas 513 192 zł. Dużo? Za dom? Bez działki. No bez działki. Teraz powiem z działką, ile ten dom kosztuje. No wiesz, bez... zależy. Działkę można kupić tanio. Koło nas są działki do sprzedania. Tam chłopak sprzedaje chyba po 6 tysięcy ar. My jak szukamy działki w Mielcu, to i 30 tysięcy potrafią zawołać za ar. A w jakiejś odległości dalszej od Mielca, tylko fajnej lokalizacji, 16-19 tysięcy. Więc działka może być mniejsza, może być większa, może być prosta, może być jakaś górka. No działkę ciężko ocenić, ile może kosztować. Natomiast nasza działka kosztuje w granicach 220 tysięcy. Licząc po cenie tego, ile tutaj te działki chodzą. Więc to wszystko z działką kosztuje 733 192 zł. Czy dobijemy do miliona, jak ten dom skończymy? Chyba nie. Raczej wątpię, bo meble do kuchni, bo mamy tak, bo dużo osób pytało się o poszczególne prace, typu ile wziął za to, ile wziął za to. No nie wiemy tego do końca, bo mamy tak bardziej zbiorczo to wszystko, bo jak kupujemy płytki, to na całość. Jak płacimy za robotę, to za całą. Nie robimy tam podziałów tyle czy tyle, więc ciężko powiedzieć. Natomiast meble do kuchni, z tego co pamiętam, to było chyba 29 tysięcy. Aha, bo my mieliśmy no... 29 meble plus szafa, chyba plus ta szafka do łazienki i wyszło 30 chyba 4. Natomiast same te meble to 29 tysięcy, z tego co pamiętam, ale wszystko się dowiemy na początku września. Ale dobra, za koleją, bo tak sobie zapisałem. Mówię, dużo nie było pytań, więcej osób miało jakieś inne pytania związane z nami. Nie wiem, czego tak niektórzy się interesowali nami albo naszym metrażem domu, skoro my od zawsze mówimy, że jest to 160 metrów i zawsze podajemy wielkość domu w ten sposób od 6 lat, od kiedy działamy. A czy w środku wychodzi użytkowych 115, czy 119, czy 130, to tak naprawdę jest taka rozbieżność, bo to się liczy, to się nie liczy, tam się nie liczy. Dla nas, wybierając wielkość domu, miało być to 160 metrów powierzchni zabudowy, bo tak chcieliśmy. Ile w środku wyszło? Wiadomo, że mniej. Natomiast nigdy w życiu nie podawałem powierzchni użytkowej w tym domu, że tu jest 160 metrów powierzchni użytkowej, bo zabudowa to by było w granicach 200. Nawet więcej, bo garaż się nie wlicza. Więc raczej byłoby tu 200 coś. Dlatego nigdy tego nie podawałem. Tutaj w środku jest w granicach 130 metrów powierzchni użytkowej, zabudowy 160 metrów. Cena wydaje mi się spoko. Możecie sobie tą wielkość podzielić przez kwotę i wam wyjdzie, ile z metra kwadratowego kosztuje taki dom. Dobra, żeby nie przyciągać. Ten sufit w salonie kosztuje 5500. Kochanie, pokaż go nie mnie, bo mnie już widać. Więc ten sufit nam kosztuje 5500 zł, żerandol kosztuje 1050 zł, bo to było dodatkowe, myśmy go sobie dokupili. Więc cały sufit możecie sobie dodać, odjąć, pomnożyć, to jest ponad 6500 zł. Czy tanio, czy nie? Nie, no spokojnie, to zaraz. Nie, tak muszę zapozować. O, momencie. Standardowo, telefon dzwoni, tylko ten akurat był ważny. Ten był bardzo ważny, bo to był z Urzędu Skarbowego. Oczywiście mamy niezapłacone. Mamy niezapłacone inaczej. Zapłaciliśmy podatek nie taki, mamy odsetki 26 zł. No tak. Tak, ale dobrze, że dzwonią, niż wysyłają pisma. No bo wtedy ja od razu wpłacam, nie ma tematu, a to nie jest. To jest jakieś niedopatrzenie księgowej. Dobra, nieważne. Meble do kuchni, tak jak wspomniałem, około 29 tysięcy. I teraz tak, płytki. Ktoś pytał o płytki, żeby podać w każdym pomieszczeniu. W każdym pomieszczeniu, żeby podać płytki. Czyli ten WC, podać koszt płytek i robocizny. Nie jestem w stanie tego zrobić, ale za to jestem w stanie wam powiedzieć, ile kosztują do pralni, bo je dokupywaliśmy oddzielnie. Bo tam miały być gładzie, a finalnie poszły płytki.
Więc zaraz do pralni podejdziemy, natomiast mogę wam powiedzieć cenę za pralnię, jak chodzi o płytki, wyszło 1500. Natomiast jak chodzi o płytki tu, do tego WC i do tamtej drugiej łazienki, to jest 9000 zł. Układanie płytek, czyli to, tamto i pralnia, zapłaciliśmy 15 tysięcy. Po 1200 zł z metra, jak dobrze pamiętam. Ale po znajomości. To mówimy od razu, że... I bez wydziwnień. Tak, tak. My byliśmy normalni, firma była normalna, dobrze się dogadaliśmy, dlatego zostali do gładzi i jeszcze zostaną do skończenia garażu. Natomiast jakby przyszedł ktoś, kto by dowalił tu 1800 z metra, to raczej by to zrobił i byśmy się pożegnali. Natomiast, że było trochę taniej niż u innych i dobrze zrobione, no to jeszcze będziemy współpracować w innych kategoriach. Nie ten dom, ale jeszcze też pozostałe. Więc 15 tysięcy zapłaciliśmy za te trzy pomieszczenia. Jak chodzi o gładzie, jest tutaj w granicach 290 metrów. To, co tu widzicie bez garażu, bo tam jeszcze nie robimy, bo tam będzie całkowicie zmiana, bo elektryka będzie przerobiona. Będzie tam wszystko porobione, sufity będą tam napinane, więc tam dopiero będziemy się skupiać na tym, jak tutaj umeblujemy tą część. Więc w gładzie kosztuje nas sama robocizna 8700 plus gładzie, nie pamiętam ile, bo nie zapisałem sobie w notesie, ale obstawiam, że z 1000 zł zapłaciliśmy, jak nie lepiej, za worki z szpachem. Coś takiego. Drzwi. Jedna, druga, trzecia, czwarta, piąta, szósta, siódma, ósma, dziewiąta i w pralni, znaczy w pomieszczeniu technicznym, dziesiąta. Zapłaciliśmy jeszcze nie w całości, bo na razie zaliczkę, ale ma nas wyjść 20 tysięcy. Czyli po 2 tysiące za jedną. Bez klamek. Bez klamek. No bo jeszcze nie wybraliśmy. Tak, bo ja chciałem, żeby żona klamek nie miała, żeby się czuła jak w domu. Więc w każdym razie 20 tysięcy, no czy dużo, czy mało, no 2 tysiące za jeden komplet. Ościeżnica plus drzwi bez klamki. Będziemy wchodzić, jak zamkniemy, to musimy przejść naokoło, oknem na przykład. Mhm. Albo taki śrubokręt, żeby uchylać. Więc 20. Układanie płytek tu, salon, bo to też ktoś się pytał o płytkarza, więc salon, korytarz, wiatrołap, kuchnia, 5400 zł, czyli 100 zł z metra, bo jest to 54 metry. Jak chodzi o fotele, kupiliśmy je po ile żona je kupiliśmy? Za dwie zapłaciliśmy 990 zł. No i była jakaś tam. Była jakaś promocja, ale tak, no już brudne. Adaś tutaj Adaś był. To był. Była jakaś promocja, ale jak sprawdziłem na internecie, to ta promocja to taka bardziej się nazywała promocją, bo cena była normalna, więc no tutaj to tak... Nie, coś koło 450? No coś takiego, no i całe 500 zł za jedną sztukę. Wzięliśmy dwie, zamówiłem matę pod kółeczka, żeby się panele nie drapały, tylko już nie będziemy montować, bo już jutro adios i nas nie ma. Regał. Ten chyba regał, ktoś się pytał, ile zapłaciliśmy. Przesyłką, bo to jest metalowy regał, zapłaciłem 1200 zł. Fajny, zamówię jeszcze jeden do kotłowni, tylko trochę w innym stylu, żeby tam trzymać jakieś tam swoje pierdołki. No, kabel już jest. Kabel jest, bo ten kabel będzie podpięty od światłowodu do komputera. Mhm. Jak wrócimy, to będziemy pomału to uzupełniać, więc być może komputer też się niedługo pojawi. O, jak dobrze się siedzi. No. Co? Chodź dalej, ty siedząca. W samolocie się wysiedzisz. No, nie wiem, czy się uda. No co, no tutaj wszystko jest porobione. Pralnia, o czym mówiłem, 1500 zł. No. Stronę garażu to bardzo nie ma co patrzeć, bo na razie tutaj jest. Tutaj jest jeszcze bałagan, ale będzie ładnie. Na razie jest świerdzisko, ale będzie San Francisco. Tu będzie sufit normalny z karton gipsu. Tu będzie napinany, ładny, prawdopodobnie czarny. Taki lustrzany, żebym żony widział, jak spojrzę w ten sufit, gwiazdy. Takie odbicie. Zbiornik na gaz. To jest taki temat trochę dziwny, bo my ten zbiornik zamówiliśmy przez OLX, czyli tam się ogłaszali, zadzwoniliśmy, przyjechali, wkopali, dali dokumenty,
ja wkopałem tylko, przekopałem tylko to przejście, no ale wydaje mi się, że to majątek nie kosztowało, to przekopanie tam 20 metrów. Więc zbiornik, my zapłaciliśmy 13 200 zł z dokumentami, ze wszystkim. Natomiast parę dni później, kiedy ten film się pojawił na internecie, słyszałem, że dzwoniąc do tej firmy, gdzie tam na tym zbiorniku jest numer telefonu, ta cena była znacznie wyższa. Więc nie wiem, czy my po prostu trochę napędziliśmy tych klientów, czy po prostu gdzieś te zbiorniki się ceny zmieniły i oni sprzedawali drożej. Nie wiemy, my się nie znamy. W każdym razie my zapłaciliśmy 13 200, czyli tyle, co na internecie się ogłaszali, chociaż się ogłaszali chyba taniej, ale musieli tutaj dojechać ze 100 km HDS-em i osobówką, dlatego nas pociągnęło trochę po kosztach wtedy za paliwo, a teraz chyba oszczędziliśmy. Jak chodzi o zbiornik i piec, mam kotłownię zapisaną za 23 tysiące. Tyle zapłaciliśmy za całą kotłownię. Masz światło? Oczywiście. Aha. Trochę jest bałagan, nie przejmujcie się, bo to było pierwsze pomieszczenie i tak się do niego znosiło. Ale za całą kotłownię, czyli te parę rurek, parę tych wszystkich tych łączeń i tak dalej, zapłaciliśmy 23 tysiące. Z tego, co się dowiedziałem od pana, który podpinał nam piec, to ten piec kosztuje w granicach chyba 8 tysięcy z Weilanta. Więc ten zestaw piec plus zbiornik na wodę plus jakieś tam pierdółki, czyli to, co przeważnie oferuje producent, a ten komin chyba, no to tak do dychy wychodzi. Czyli można powiedzieć, że 23 zapłaciliśmy za kotłownię, za zbiornik zapłaciliśmy 13 200, czyli w sumie jakbyśmy policzyli sam piec i sam zbiornik, no to około 23. Czyli tyle, co my za samą kotłownię zapłaciliśmy, no to by było w pakiecie to i to. Wydaje mi się, że niedużo. Zobaczymy, jak sobie poradzi w zimie. No tutaj jak tylko wrócę z wyjazdu, wrócimy. Albo z żoną, albo z wielbłądem. Zobaczymy, kto będzie się lepiej do mnie uśmiechał. To od razu się skupiamy na dalszej pracy. Bo chcemy, tak jak wspomniałem, tą część mieć zrobioną na tip-top. Wielbłąd ci nie pomoże. Wielbłąd będzie wodę trzymał w garbie. Jak będzie mi się pić chciało, to wiesz co będzie. To ci da. Chyba... pić. Chyba nie wiem co. Więc nie, no nie wiem, możecie napisać w komentarzach, czy ta cena była bardzo wysoka. No komuś się podoba nasz dom, komuś się ten dom nie podoba, ktoś jest zwolennikiem innego rodzaju ogrodzenia, ktoś jest zwolennikiem wielkich salonów, takich, że tam jak się stoi z tamtej strony, to trzeba krzyczeć, żeby ktoś usłyszał. Ktoś jest zwolennikiem wielkich sypialni, ktoś jest zwolennikiem mniejszych sypialni, no nie da się dogodzić. Ja uważam, że każdy buduje dom jaki chce, na jaki go stać, z jakim będzie żył. My chcieliśmy taki, bo tak jak mówiłem wcześniej, chcemy tańszy dom, prostszy dom, taki, że zamykamy rolety, włączamy alarm, samolot i lecimy do Egiptu, samolot i lecimy do Grecji, samolot i wylatujemy pozwiedzać, w końcu pożyć trochę, a nie tylko robotą człowiek żyje. Dlatego chcieliśmy w taki sposób to zrobić. Nie władować 2 miliony w dom i żeby wszyscy sąsiedzi cmokali, jakie to niebogate są, tylko po prostu zrobić coś mniejszego, coś taniego w utrzymaniu, coś prostego, po to, żebyśmy mogli skupić się na rodzinie, a nie, że będziemy wywalać tutaj wór pieniędzy, później w ogrzewanie, będziemy go wykańczać 2 lata albo 5 lat, żeby po prostu w nim albo mieszkać, albo będziemy używać części tego domu. Tak jak niektórzy tam budują wielkie domy, zanim ten dom wykończą, to dzieci już idą na swoje albo wychodzą z domu, więc no my tak zrobiliśmy to wszystko w ciągu zaledwie 13 miesięcy. Wydaje mi się, że sporo jak na budowę domu. Niektórzy budują, tak jak wspomniałem, latami. No i cena, wydaje mi się, że za tyle, no to ciężko będzie cokolwiek kupić. Dobra, my się z wami żegnamy, bo już przekroczyliśmy 10 minut, a ta kamera po 10 minutach potrafi się wyłączyć. Lecimy się pakować. Jesteśmy spakowani. Ale musimy wrócić do auta, auto trzeba zatankować, musimy przejrzeć, czy wszystko mamy. Ja muszę tutaj pozamykać, dolary kupić.
Chociaż YouTube dobrze śle, ale już wymienia nam do złotówki, tak to w dolarach nam płaci za te filmy, ale tym razem musimy normalnie kupić dolary. No i co? Do zobaczenia za 2-3 tygodnie. Na razie, cześć. No, psujesz. Nie spadnie? Co mówisz? Nie spadnie. A ja wiem. Nie powinno. Zapomniałem wam dodać jeszcze jedną rzecz. Masz te klucze? Tam położę. No dobra. Ale tu bałagan. No jest troszkę nieładnie. No. Zapomniałem wam dodać jeszcze jedną rzecz. O tam. Widać w tle Bobcata? Nie widać. Nie widać? Nie wiem czy idę. A tu. Może widać, może nie. Doczekaliśmy się w końcu podpięcia wody, tylko szkoda, że nas nie będzie. Więc zobaczymy, jak nas podepną, żeby nie było tak, że przyjedziemy i staw będziemy mieli w domu. No ale chłopaki już 1,5 tygodnia kopią. Więc uważam, że wrócimy i dalej będą tak 2 metry obok. No ale niech się coś dzieje. Co? O! Spokojnie, daj mu czas. A, bo się musi za ten. Co się dzieje? Może nie spadnie, najwyżej damy tutaj płytę, o chyba jedną czy drugą. Dobra, zapięło się. Szkoda, nie będzie ci szkoda tej bramy? Nie wiem. Tak, żebyś sobie wjeżdżała tutaj samochodem, szłabyś sobie do domu. Słuchaj, do sypialni też możemy zostawić. O, to było dobre. Zamiast okna. Nie, ale to jest dobry pomysł. Patrz, podnoszę rano. Świeże powietrze. Patyk się przestraszyła. Patyka, że się wystraszyła. No bo nie wetrzyłam pod nogi. No brama pójdzie do garażu obok. Czekamy teraz na warunki zabudowy i na pozwolenie, więc liczę, że do końca roku będziemy budować. No dobra, to wam chciałem taki update zrobić, że coś się dzieje. Na prąd jak chodzi o podpięcie, no to podobno w przyszłym miesiącu coś będzie wiadomo, ale to już od roku słyszymy. Co miesiąc mówią. W każdym razie, na pewno do momentu, kiedy Kevin będzie w telewizji, ten prąd się pojawi albo z normalnego przyłącza, albo z domu obok. Bo ja chcę Kevina w tym roku obejrzeć tutaj. No. I to dwa odcinki, nie tylko w domu, ale w Nowym Jorku też. Dwa sezony. Chodź on, przymknę cię. O. Chłodnie, więc dzięki jeszcze raz, po raz kolejny za dzisiejszy odcinek. Jeżeli macie do nas jakieś pytania, to zapraszamy do kontaktu. Jeżeli komuś coś się nie podoba związanego z naszym domem, no to bardzo nas to smuci. W końcu pisząc komentarz, w jaki sposób dokłada się do tego domu, no bo zasięgi nam podnosisz, może nie majątkiem, ale zawsze coś tam robisz, więc też dziękujemy. Niektórzy się z nami sprzeczają, nie wiem w sumie z jakiego powodu tak lubią się sprzeczać, bo ty powiedziałeś tak, ty powiedziałeś tak, no nie wiem. No. W każdym bądź razie, no wszystkie komentarze nas cieszą. Żony tatuaże też mnie cieszą, bo tam czasami ktoś pisze, że żona się wytatuowała. Ja też mam 2-3 dziary mam i kiedyś w przyszłości sobie zrobię oczy jak popek. Ale na razie o tym nie myślę, bo nie mam czasu. Więc no, bardzo się cieszymy, że jesteście z nami. Zbliżamy się pomału do 10 tysięcy. Oczywiście jakiś konkurs przygotujemy z tej okazji na 10 tysięcy subskrybentów. Do wygrania będzie projekt tego domu w odmianie Wack House albo Wack House 2. Natomiast jeżeli chcecie zobaczyć przyszłościowy projekt domu, tego garażu, który będziemy realizować, no to musicie wejść na naszą pierwszą stronę dom25tys.pl. Projekt nazywa się Adaś XL i on będzie tak samo wyglądał tutaj, czyli 7x14, tylko w odmianie garażu, że z jednej strony będzie tylko wjazd, z drugiej strony będzie wyjście drzwiami. I będzie wielki fix, taki 2-metrowy albo 3-metrowy, żeby doświetlić część garażową i tyle. W garażu będą 2 samochody, quad i siłownia. Żona będzie tyłek robiła, żeby specjalnie jeszcze podpuszczać tych, co piszą o żonie, że chodzi bez koszulki albo świeci dupą do odcinków. Jaką dupą? No,
A co ja? Trzeba mieć dupę, żeby nią A co ja dupę świecę? Trzeba nią mieć, żeby nią świecić. A mogę to nie zobaczyć w ogóle? Bo nie ćwiczysz. No. Ja też nie ćwiczę. No wiadomo. No, ja mam czasu. Ja to mówię, jestem prosty chłop ze wsi, reklamówka Biedronki, kapcie Biedronki, skarpety Biedronki i idę zwiedzać piramidy. Tak. Jak nie wrócę... Pójdziesz w kapciach i wrócisz bez. Jak nie wrócę, to nie wrócę. Może mnie nic tam żadna ta... Jak to się nazywa? Zemsta Farona? No chyba tak. Nie złapię. Ale to sraczka leki chyba. Na to, są to na sraczka to. Chyba jest, tak, są że nie wróci. Pamiętaj, że wielbłąd... Słuchaj, nie pierwszy, nie ostatni raz. Pamiętaj, że wielbłąd jeszcze może twoje miejsce zająć i wtedy nie będzie trzeba sypialni robić tam, bo będę otwierał bramę i będę miał wielbłąda. Rano tam rzucę słomy, czy tam co tam ten wielbłąd je, czy piochu mu nasypę, to też się tam położy i no. Będzie tam wielbłąd siedział. Nie widać cię. Dobra, bo przeciągnęliśmy. Uciekamy. Cześć, pa.